Jak się dziadku nazywasz? Chromiński Franciszek. Ile dziadzio masz lat? 83 lata skończyłem w czerwcu. Dobrze. Czy pamiętasz wybuch II wojny światowej? Pamiętam. A skąd dziadzio wiedział, że się wojna zaczęła? Samoloty atakowali. Rozumiem. A może dziadzio mi powiedzieć, gdzie mieszkałeś w czasie wojny i zaraz po niej? Kolonie Suleje, koło Szoszy. Czym się wtedy zajmowałeś, jak wybuchła wojna? Niczym. Rozumiem. A z czego dziadzia rodzina żyła? Z rolnictwa. Okej. Czy w czasie wojny zdarzało się, że nie miałeś co jeść? Zdarzało się. Gdzie wtedy robiono zakupy? Nigdzie. Bo nie było gdzie. Rozumiem. Czy podczas wojny i zaraz po niej były szkoły? Były szkoły dopiero w 45 roku, na przełomie 46. Niemcy rozganiali szkoły. Okej. A jak wtedy wyglądała nauka po tym 46 roku? No, prymitywnie w mieszkaniach, Prymitywnie. w domach takich. Rozumiem. A czy mieliście w czasie wojny jakiś kontakt ze światem? Nie, bo nie było żadnej łączności, radia, nic. Czy widział dziadzio żołnierzy tutaj? Widziałem. Przechodzili szosę za wojsko. A teraz porozmawiajmy, jak zachowywali się żołnierze niemieccy w stosunku do mieszkańców wsi. Żołnierze niemieccy byli lepsi jak czerwonoarmiści. Dobrze, a teraz właśnie Rosjanie, co oni takiego robili, że byli tak postawieni w negatywnym świetle? No, Rosjanie byli złodzieje, kradli co się dało i chcieli wodku. Rozumiem. A czy był dziadzio świadkiem jakiejś egzekucji albo czyjejś śmierci? A tutaj jeszcze oni, Rosjanie, to konie przeważnie kradli Kradli ludziom. konie. Konie, wymianę robili na takie konie już zużyte konie, no, można powiedzieć. A teraz o tej egzekucji albo czyjejś śmierci. Widziałem, jak Żydów zabijali. Żydzi się w życie tam tak schowali, widocznie ktoś dał cynk. Przyjechali Niemcy, obtoczyli to miejsce i jeden z Żydów uciekał. I go zabili, i tam gdzie go zabili, tam Kamień. został. Rozumiem. I go zakopali w ziemię. No. A tych to nie wiem, co zrobili z nimi. Oni gdzieś wywieźli ich. No. Rozumiem. A czy na naszych terenach działała partyzantka? Działała partyzantka AK. I tylko Polacy się w niej znajdowali, czy jakieś inne narody też? No tam i Litwini, i różna szłoweć była. A jak wyglądała sytuacja naszych okolic po II wojnie światowej? To znaczy słabo. Głód, bieda i więcej nic. Rozumiem. A teraz, czy mógłby dziadzio mi opowiedzieć sytuację o tym Żydzie właśnie, co go chowaliście tutaj w domu? A nie, myśmy go w domu nie chowali, tylko mieliśmy tam łąkę przy tej choinie, przy lesie, a on tam miał okop. I on w tym okopie siedział i on do nas na łąkę przychodził, jak myśmy siano robili, pomagał nam. Różne zabawki nam robił Z drewna. z drewna i tego. A myśmy zawozili mu mleko i chleb. I tam on wtedy znikł, tak? W pewnym momencie.
Jak? On znikł, tak? Z tego... Nie, on nie znikł. On był, przeżył wojnę. On przeżył wojnę i po wojnie przyjechał te czerwonoarmiści, ruskie wojsko, jeździł z nimi i do nas przyjechał. Tak. No. Dziękuję bardzo za wywiad. Wszystko? Tak, to wszystko. Dziękuję bardzo, dziadziu, że mogłeś się podzielić z nami. I tylko pasliśmy krowy. Pasliście krowy tylko, tak? Tylko pastuchami byliśmy. To było takie życie codzienne. No. Jak chciałem sobie rower kupić, to musiałem u kogoś paść krowy. Rozumiem. I wtedy kupiłem. Bo tak to nie było ani grosika. Tylko żeśmy żyli kartofle, mleko i chleb. To nasze było całe życie. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze pytanie do dziadzia w związku z Żydami w Sulejach. Co się z nimi ogólnie stało? To właśnie ich życie obtoczyli Niemcy, wybili, a jeden chciał uciekać. I uciekł jakieś ze 300 metrów i go zabili. I tam, gdzie go zabili, tam został zakopany. I właśnie dziadzio mówił, że jak wracaliście ze szkoły, to dziadzio widział tą ziemię, no, tak? Jak myśmy szli ze szkoły, bo chodziliśmy polnymi drogami Bobosza. I zobaczyliśmy białe ziemię, a nie wiedzieliśmy, że to był grób żydowski, że on tam został. Tylko w domu żeśmy się dowiedzieli od ojca, że on tam uciekał i padł i tam Niemcy dali rozkaz i ludzie musieli go zakopać. A jak wyglądała edukacja na terenie Dębowicy, Nurzyny pod koniec II wojny światowej? Nauczyciele dojeżdżali z Łukowa rowerami. No i się uczyliśmy się dotąd, dokąd front nie na tego. I później była przerwa. W 45 roku, tak? Przerwa tak, była. W 45 przerwa, to koniec wojny. I później już w Nurzynie żeśmy się uczyli, do drugiej klasy. No. A później po 7 klasach poszedłem do zawodówki. Do Łukowa. Do Łukowa. No, i to wszystko. Później w 55 roku egzamin przewodniczy, w 56 roku do wojska. Rozumiem. I w wojsku dziadzio spędził ile lat? 2 lata. No, byłem w Białymstoku i Nowy Sącz, Sanok. W Bieszczadach. I później jako maszynista, tak? A później to pracowałem jako kierowca, bo w wojsku byłem. Na szkole samochodowej w Białymstoku podoficerskim. I tam też dziadzio prawo jazdy zdał, tak? Tak, a później jak przyszedłem z wojska, to poszedłem na kolej. I na parowozie pracowałem. Na kursie później maszynistów. Po 5 lat. Ciężka to była praca? Praca była ciężka, no bo trzeba było łopatą węgiel kłaść do pieca. No ale jeszcze nie było tak źle. Później po 5 latach poszedłem na kurs maszynistów do Olsztyna. Oj. Później na
stała trakcja spalinowa, no, przeszliśmy na trakcje spalinowe, z trakcji spalinowej na elektryczną, jak dostaliśmy tu sieć bukowie. I wtedy już łatwiej, tak? Tak. Miałem trzy prawa kierowania. A lubił dziadzio zawód swój? Tak, bardzo lubił. Jazda to dla mnie była przyjemność. Lubiłem jeździć. Dziękuję bardzo.